Cześć wszystkim, z tej strony Adik i witam was w recenzji Polybaga z LEGO Minecraft. Mamy właśnie ten polybag, chyba który jest jako drugi, czyli ten numer 30394. Mamy dwie postacie, mamy szkieleta i Alex i jakąś taką małą konstrukcję. Dobra, otwieram i zaraz będziemy mieli speed build. Znaczy wy będziecie mieli, ja oczywiście w normalnym tempie składam, bo ja bym miał składać przyspieszonym. Okej, to wszystko. Okej, więc zapraszam teraz na króciutki speed build. Więc jestem już po składaniu. No, oczywistym jest to, że model nie będzie jakiś ogromny, no bo to jest po prostu mały polibag. Więc najpierw się zajmiemy tymi figurkami. Mamy oczywiście tego szkieleta standardowego już dla serii LEGO Minecraft. Mamy ten łuk, ten taki kwadratowy, kanciasty. Postać jest naprawdę fajnie zrobiona. Podoba mi się ta główka taka właśnie kwadratowa. W sensie pierwszy raz w ręku mam ten klocek i to wygląda fajnie. No a drugą postacią, którą mamy, jest Alex, która ma kilof, ten właśnie też taki kwadratowy, jak to na Minecrafta przystało. No, mamy oczywiście podstawowy tosik, myślę, że każdy zna skina Alex, więc no. To w sumie byłoby chyba na tyle i jeśli chodzi o to... to małe coś, to tutaj mamy taki jakby fragment murku, gdzie i tutaj mamy jeszcze coś strzelającego. Tak patrząc na po minecraftowemu, to może to być jakiś dispenser czy coś na tej zasadzie. Mamy czerwonego grzybka, mamy jakieś uprawy, wodę. I w ogóle ciekawostką jest to, że jako zapasowe części dostajemy dwie części na takiego grzybka, jeszcze jednego. Czekajcie, ja to zaraz sklecę. O. Więc tak zasadniczo to mogę sobie na przykład tutaj jeszcze walnąć grzybka jednego. I dostajemy jeszcze drugi taki pakiet części, czyli takie na wyrastającą tam marchewkę czy coś takiego. Więc zasadniczo to mogę sobie też tutaj wpiąć. I wszystkie części zapasowe mam wykorzystane. Żadna się nie została. A tutaj właśnie wygląda to naprawdę fajnie. No więc to jest taki malutki secik. Jeszcze co do tego, bo zauważyłem to dopiero po złożeniu. Halo, szkielet, wracaj na miejsce. Dobra, w instrukcji, oczywiście, która jest składanym kartonikiem, mamy tutaj jeszcze pokazane kilka zestawów tych nowych, jakby pokazujących, jak to można, ciężko powiedzieć, połączyć, ale no, że powiedzmy pasują do konkretnych biomów w Minecrafcie. Więc no, mamy po prostu reklamę zestawów, tutaj wszędzie jest składanie tego. Więc wygląda to tak. No jest to malutki secik oczywiście, więc to nie jest nic jakiegoś takiego, nie wiem, ogromnego, czym można by się zachwycać. Natomiast tak jak ja, nie mam nic z Minecrafta złego i po prostu chciałem mieć tak cokolwiek. Na pewno myślę, może nie na pewno, ale zastanawiam się, czy tam dołożyć, nie dołożyć sobie potem czegoś jeszcze z tego Minecrafta, jakichś małych setów czy czegoś. Ale no taki na start wystarczy mi na spokojnie. Więc no, taki malutki secik za 13 zł, no to tak naprawdę bardzo malutko. Więc no idealne po prostu. Dla kogoś, kto nie chce jakoś mega wydawać dużo kasy na
na Lego Minecrafta, ale chcę mieć jakieś podstawowe figurki czy cokolwiek, no to jest świetny set, tak? No, więc dziękuję za oglądanie. Zachęcam do subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i do usłyszenia na następnym odcinku. Także cześć!